Dziś pozdrawiam Was z Warszawy, z lokalu Wiedbistro na ulicy Smoczej, który na Google Maps ma średnią 4.0, na którą składa się 406 opinii. Całkiem spoko. Ostatnio byłem w barze orientalnym w Małkini i nie byłem zadowolony z wielkości porcji i mając to na uwadze zamówię sobie coś podobnego w Warszawie. No i zobaczymy, jak będzie się to prezentowało w porównaniu do tego właśnie w Małkini. No i tak, zamówiłem kurczaka na chrupko za 25 zł i tu patrzę, że porcja bardziej solidna. Wchodząc zauważyłem, że ludzi nie ma dużo, to szybko dostanę i tak też było. Jak czekałem na zamówienie, to przyszedł dopiero klient, który brał duże właśnie zamówienie za większą kwotę, więc cieszyłem się, że udało mi się przed nim, bo jedna osoba przyjmuje zamówienia, jedna gotuje z tego, co zauważyłem. Może w godzinach szczytu ktoś mu tam pomaga, ale jak byłem około 20, to sam siedział. No i co? Zrobione ekspresowo, bo w 7 minut zostałem poproszony o wybór sosu i mówię, dawaj pan ostrego lej. Niemniej jednak ostry był bardzo słony, taki sambalowy, wręcz bym powiedział. W Małkini też podobny był i mówię, skiepściłem sobie tylko zamówienie, ale no cóż. Kilka kawałków chrupiącego kurczaka, który był gorący, musiałem chwilkę poczekać, aż ostygnie, ale no robiony na świeżo. Chrupiący z zewnątrz, soczysty w środku i powiem, że sam kurczak bardzo w porządku, ale ten sos zepsuł mi smak. Kilka kęsów z tym sosiwem i mówię, no bez popijania się nie obejdzie i zamówiłem sobie kolę, co zasługuje na wyróżnienie to ilość ryżu, tam nie klepnięte tyle od foremki, tyle bo ile tylko naprawdę tego ryżu było sporo. Nie zjadłem wszystkiego, bo miałem w głowie, że jutro też nagrywki, to nie będę się tym zapychał, a skupimy się tylko na kurczaku. Przegryzka z kapusty też typowa, dość słodka i w tym niwelowałem sobie trochę posmak sambalu. Generalnie dużo porcja i w smaku w porządku, ale wiadomo, to nie jest stricte danie kuchni wietnamskiej, tylko to bardziej spolszczone. Każdy koneser tych barów raczej to wie. Gdzie teraz na obiad? Piszcie w komentarzu, a dzisiejsza ocena to mocne 7,5. Pozdrawiam.